Witam Was serdecznie na kanale Grzyby w Nowej Hucie. Jest to kanał o grzybach, które rosną w mieście. Dzisiaj mamy 12 listopada 2023 roku i natrafiliśmy na dość fajnego grzyba, piestrzycę kędzierzawą. Grzybka, który dorasta do 10-12 cm. Jest dość oryginalnie zbudowany. Jak widzicie na przekroju, ma bardzo dużo komór w trzonie, jak i kapeluszu. Kapelusz jest dość też nieregularnie zbudowany. Sam grzybek jest dość kruchy. Niektóre źródła podają, że piestrzyca kędzierzawa jest jadalnym grzybkiem. Inne twierdzą, że ze względu na to, iż zawiera w sobie substancje trujące, podobne do tych, co ma piestrzenica kasztanowata, jest grzybem niejadalnym. Różne źródła, różne wersje. Są tacy, co zbierają, jedzą. Są tacy, co odradzają zbierania. No ja się nie będę wypowiadał. Nie jadłem, nie zbierałem. Ale ponoć po obróbce termicznej grzybek jadalny. Piestrzyca kędzierzawa to grzybek, który rośnie w lasach liściastych, w parkach, w miejscach wilgotnych. Tak jak tutaj można go spotkać na jesieni, późną jesienią. Raczej nie do pomylenia z niczym, no chyba że z innymi piestrzycami. Grzybek, tak jak wspominałem, jest bardzo kruchy. Teraz sobie wyrwiemy, pokażemy. O, łamie się bardzo łatwo. Ten jeszcze sypie zarodnikami. O. Niektórzy zbierają, niektórzy jedzą, niektórzy odradzają. Piestrzyca kędzierzawa jako kolejny grzybek w nowochódzkiej przestrzeni. Subskrybuj, lajkuj, udostępniaj, komentuj, jeśli się podobało. Zapraszam też na kanał leśny z grzybami w Nowej Hucie. Po lesie tam również się trochę dzieje. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.